Zwiedzanie Korei Południowej rozpoczynamy od Busan, największego portu i drugiego co do wielkości miasta kraju. Jedna z najbardziej znanych w Korei, 12-kilometrowa plaża Haeundae. Wycieczkowym stateczkiem udajemy się w godzinny rejs w kierunku wysepek Oryugdo. Jest to jednocześnie okazja do obejrzenia panoramy Busan od strony morza. Cały zespół miejski liczy 4 100 000 mieszkańców. Diamentowy most o długości prawie 7,5 km. Dopływamy do grupy 5 wysepek Oryugdo. Na jednej z nich jest latarnia morska. Korea Południowa liczy nieco ponad 100 000 km kwadratowych powierzchni, a liczba ludności wynosi prawie 50 milionów. Idziemy do nadmorskiej świątyni Yeongguk-sa wzdłuż kamiennych figur chińskiego zodiaku. Bogini Guan Yin w religii ludowej czczona jako bogini miłosierdzia. Do niej rybacy modlą się o szczęśliwy powrót z połowów. Świątynia została wybudowana w 1376 roku. W czasie okupacji japońskiej została zburzona, a następnie wiernie odrestaurowana w roku 1970. Świnki, symbol błogosławieństwa. Uważa się, że w świątyni przynajmniej jedno z życzeń zostanie spełnione. Dlatego w Nowy Rok wielu Koreańczyków prosi w niej o pomyślność. Z lewej Budda przeszłości, z prawej Budda medycyny. Na ścianach sędziowie. Kaplica, w której wierni modlą się za zmarłych. Corocznie w kwietniu świątynia jest dekorowana lampionami z okazji urodzin Buddy. Samotna figura Buddy na skraju świątyni nad brzegiem Pacyfiku. Pomyślność na egzaminach zabiegają również uczniowie, składając w ofierze takie figurki. W parku Yandusan wznosi się wysoka na 120 metrów wieża widokowa. Oglądamy z niej nocną panoramę Busan. Dach nad centrum handlowym w kształcie skrzydeł mewy.
nocą diamentowy most jest podświetlany w różnych kolorach. Targ rybny Jagalchi, uważany za największy targ rybny w Korei i jeden z największych na świecie. Mnóstwo tu ryb, skorupiaków i ośmiornic. Targowiskiem jest bar rybny. Wybrane na dole ryby przyrządzamy bezpośrednio na stole. W Busan od 1996 roku odbywa się Międzynarodowy Festiwal Filmowy. W Alei Sław nie brak nazwisk polskich twórców filmowych. Jest tu odcisk dłoni Krzysztofa Zanussiego i Agnieszki Holland. Festiwal w Busan jest jednym z trzech najważniejszych festiwali w Azji. Stawia sobie za cel promocję młodych filmowców. Od 2011 roku festiwal odbywa się w nowo wybudowanym Busan Cinema Center o powierzchni 30 tysięcy metrów kwadratowych, posiadającym 5 sal kinowych, w tym jedną na wolnym powietrzu, z miejscami dla 4000 widzów. Centrum wyróżnia się efektownie rozwiązanym zadaszeniem. Wspornikowy dach mierzy 85 metrów od jednego krańca do drugiego i jest największym tego typu dachem na świecie. Został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. W okolicach miasta Jeonju w skalnej grocie znajduje się buddyjska świątynia Seok-guran. Powstanie świątyni datuje się na VIII wiek. W 1995 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako jeden z pierwszych obiektów w Korei. Niedaleko świątyni Seok-guram znajduje się świątynia Bulguksa. Wejścia do świątyni pilnuje czterech niebiańskich strażników z dzidą, smokiem, mieczem i lutnią. Most błękitnego obłoku. Most kwiatów lotosu i skarbów Buddy. Thank you.
Na dziedzińcu znajdują się dwie kamienne pagody. To pagoda wielu skarbów. Druga jest rekonstruowana. Budda Sakyamuni i jego 16 arhatów. Kaplica Gwanyeumyeon z posągiem Avalokiteshvary, czyli tego, który słucha płaczów świata i jest gotowy pomóc cierpiącym. Klasztor buddyjski został tu założony już w 528 roku. Po rozbudowie pod koniec VIII wieku liczył 200 budynków rozłożonych wokół licznych dziedzińców. W czasie inwazji japońskiej klasztor został spalony w 1593 roku. Był wielokrotnie odbudowywany. Po 1805 roku niszczał i był częstym celem rabunków. Obecny kształt jest wynikiem rekonstrukcji zakończonej w 1973 roku. W parku Tumuli w Gyeongju znajdują się 23 kurhany, będące grobowcami królów dynastii Silla, panującej prawie 1000 lat, od 57 roku przed naszą erą do 927 roku naszej ery. Jeszcze w drugiej połowie XX wieku teren ten był gęsto zabudowany. W 1970 roku budynki wyburzono, a mogiły odrestaurowano. W Muzeum Archeologicznym w Gyeongju prezentowana jest animacja przedstawiająca sposób budowy grobów królewskich. Do jednego z grobów można wejść. Jest tu replika miejsca, w którym spoczywało ciało zmarłego przed wiekami króla. W grobie znaleziono 12 tysięcy artefaktów, w tym złotą koronę. Miejsce, w którym spoczywało ciało króla. Ikona miasta, obserwatorium astronomiczne z VII wieku. Muzeum Narodowe w Gyeongju. Rysunki naskalne sprzed 4000 lat. Teren pałacu z okresu królestwa Silla. Pawilony zostały zrekonstruowane kilkadziesiąt lat temu. Pierwotnie kompleks pałacowy był znacznie bardziej okazały.
Staw jest sztuczny i został zbudowany za czasów króla Munma, który panował w latach 661-681. Na jednym z przedmieść Andong znajduje się muzeum, w którym są zgromadzone maski z obu Korei, a także z różnych zakątków świata. Nieopodal jest tradycyjna wioska koreańska Hahoe, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2010 roku. Wieś została założona w XVI wieku przez klan Ryu. Zachowała się tu tradycyjna architektura z tamtych czasów, rezydencje panujących rodów, drewniane domostwa pozostałych członków klanu i kryte strzechą lepianki przeznaczone dla służby. Tu się odbywają ceremonie pogrzebowe. Szkoła konfucjańska. Najstarszy budynek z XVI wieku. Drzewo zasadzone przez królową Elżbietę II, która odwiedziła wioskę w 1999 roku. Wieś jest z trzech stron otoczona przez rzekę Nakdong. Kilka kilometrów nad tą samą rzeką znajduje się Akademia Konfucjańska, zbudowana w 1575 roku i pięknie wkomponowana w otoczenie. Schody prowadzące do tego pawilonu są wycięte z jednego pnia drzewa. Kompleks mógł pomieścić 200 osób, które tu studiowały i analizowały teksty konfucjańskie, a także odpoczywały. Wieczorem docieramy do Seulu i oglądamy nocną panoramę miasta z wieży widokowej N-Seul o wysokości 236 metrów. Historyczny pokaz prezentujący armię koreańską z XV wieku z okresu panowania króla Sejonga.
は領主文書の金木交代を発です。Gyeongbokgung jest największym pałacem królewskim spośród pięciu w Seulu. Został wybudowany w 1395 roku i służył jako pałac główny w czasie panowania dynastii Joseon. Powstał 100 lat wcześniej niż zakazane miasto w Pekinie. Dziedziniec zewnętrzny przed salą tronową. Sala tronowa typowa dla krajów azjatyckich, takich jak Chiny czy Japonia. Po środku tron, a wokół niego w zasadzie pusta przestrzeń. Pałac został zniszczony w 1592 roku podczas wojny koreańsko-japońskiej i odbudowany w 1867 roku. Renowacja była przeprowadzona na ogromną skalę. Odbudowano 330 budynków na powierzchni wynoszącej ponad 43 hektary. W latach 1911-1915 Japończycy ponownie zdewastowali pałac, stawiając tu budynki kwatery głównej japońskich sił okupacyjnych. Ponowna rekonstrukcja trwała aż do początków obecnego wieku. Prywatne pomieszczenia rodziny królewskiej i ogrody. Pomieszczenia należące do królowej. Przylegają one bezpośrednio do ogrodu. Jeziorko i sześciokątny pawilon. W przeszłości teren ten służył konkubinom cesarskim. Idziemy teraz zwiedzić muzeum etnograficzne. Po drodze mijamy totemy strzegące przed złymi duchami. Miejsce, gdzie modlono się do przodków. A to figury przedstawiające znaki chińskiego zodiaku. Tradycyjne świętowanie 60. urodzin. Lektyka panny młodej. Tradycyjne zaślubiny. Z jednej strony rodzina panny młodej, z drugiej rodzina pana młodego. Przygotowywanie kimchi, przystawki używanej do wszelkich posiłków. Płaszcz przeciwdeszczowy. Przykład tradycyjnego budynku wiejskiego. Wyłączona z ruchu uliczka w pobliżu centrum Seulu.
świątynia Zhongnyo poświęcona duchom przodków rodziny królewskiej. Powstała w 1394 roku, została zniszczona w czasie inwazji japońskiej w 1592 roku, a następnie odbudowana w 1608. W komorach w pawilonie głównym jest umieszczonych 16 tablic upamiętniających 16 królów i 18 królowych dynastii Joseon. W 1995 roku świątynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Strój króla z dynastii Joseon. Ścieżka duchów. Jedziemy na jedno z przedmieść Seulu do szkoły Kimchi. Kimchi jest w Korei popularną przystawką i ważnym elementem każdego posiłku. Przygotowywana jest z fermentowanych lub kiszonych warzyw, najczęściej jest to kapusta pekińska, rzepa lub ogórek. Ma ostry smak, gdyż dodaje się do niej proszku z papryczek chili. Pod okiem instruktorki sporządzamy kimchi z kiszonej kapusty pekińskiej. Na granicy Seulu w Parku Narodowym Bukhansan znajduje się klasztor Drogi Zgromadzenia. Jest to największy w Korei klasztor buddyjski. Już w 862 roku została tu wybudowana mała pustelnia na zboczu góry Samgak. Budda tybetański. Strefa zdemilitaryzowana powstała w 1953 roku po zakończeniu wojny koreańskiej. Strefa rozcina Półwysep Koreański pasem o szerokości 4 km i długości 238 km, przebiegającym w przybliżeniu wokół 38 równoleżnika. Po obu stronach strefy jest jeden z najbardziej zmilitaryzowanych obszarów na świecie, w którym skoncentrowano armie wyposażone w najnowocześniejsze środki rażenia, w tym broń nuklearną, biologiczną i chemiczną oraz środki jej przenoszenia. Obserwatorium Dora, skąd można obejrzeć północno-koreańskie miasto Gaesong. Pogoda nam jednak nie dopisuje. Leje deszcz, jest zimno i bardzo słaba widoczność. W strefie jest wybudowany w 2002 roku dworzec kolejowy Dorasan. Przebiega tu linia kolejowa, która miała łączyć Koreę Południową z Chinami, Syberią i dalej Europą. Brak porozumienia z północnym sąsiadem nie pozwala uruchomić tych połączeń. Ze strefy zdemilitaryzowanej wracamy do Seulu. Kościół Yoido z 12 tysiącami miejsc siedzących. Seul leży nad rzeką Han. Liczy około 11 milionów mieszkańców. Budynek 63, 249-metrowy wieżowiec, trzeci co do wysokości w Korei. Jedna z licznych galerii handlowych.
Na rzece Han jest usypana sztuczna wyspa. Znajduje się w dugmach izby niższej parlamentu, studia stacji telewizyjnych, biurowce i centra handlowe. W centrum miasta znajduje się założona w 1910 roku buddyjska świątynia Jogyesa. Tradycyjnie u wejścia czterej niebiańscy strażnicy. W głównym pawilonie znajdują się trzy pozłacane posągi Buddy. Dziesięciopiętrowa pagoda z relikwią Buddy. To jedyna taka relikwia w Korei, więc pielgrzymują do niej buddyści z całego kraju. Wizyta w świątyni kończy nasz pobyt w Korei Południowej, kraju licznych zabytków i bogatej historii. Z Seulu przenosimy się do Tajpej na Tajwanie. Tajwan to krótka nazwa państwa, które nosi oficjalną nazwę Republika Chińska i nie jest uznawane przez większość społeczności międzynarodowej. Tajwan to także nazwa wyspy, która dawniej nosiła nazwę Formosa. Powierzchnia kraju wynosi prawie 36 tysięcy km kwadratowych i zamieszkuje go 23,5 miliona ludności. Stolicą Republiki Chińskiej jest Tajpej, miasto liczące około 2 700 000 mieszkańców. Tajpej jest największym na Tajwanie ośrodkiem gospodarczym, finansowym i komunikacyjnym. Około 40 km od Tajpej jest wioska, w której mieszkają aborygeni tajwańscy. Aborygeni stanowią 2% ludności Tajwanu. Jest to ludność pochodzenia austronazyjskiego, dzieląca się oficjalnie na 14 grup etnicznych. Do czasu zasiedlenia Tajwanu przez Chińczyków w XVII wieku stanowili jedyną ludność Tajwanu. Po zajęciu Tajwanu przez Japończyków w 1895 roku byli prześladowani jako ludność dzika. Z kolei od 1949 roku aż do lat 90. prowadzono przymusową sinizację aborygenów, narzucając im język mandaryński. Aborygeni pierwotnie byli animistami. Obecnie około 70% tajwańskich aborygenów z ogólnej liczby 458 tysięcy wyznaje chrześcijaństwo, co jest wynikiem przeprowadzonej w XIX wieku chrystianizacji. Żyją we wspólnotach wiejskich, mają organizację rodową i plemienną. Obecnie mają znaczny zakres autonomii. Oglądamy tu taneczne show prezentowane przez aborygenów z plemienia Ta i Ya.
Narodowe Muzeum Pałacowe jest największym na świecie muzeum sztuki chińskiej. Jest tu ponad 600 tysięcy eksponatów, które były zgromadzone w zakazanym mieście w Pekinie i wywiezione na Tajwan przez wycofujący się Kuomintang pod dowództwem Chiang Kai-sheka. Muzeum odwiedza ponad 3,5 miliona osób rocznie, stąd panuje tu ciągły tłok. O fotografowaniu czegokolwiek nie ma nawet mowy, a zakaz jest rygorystycznie przestrzegany. Taoistyczna świątynia Baoan została wzniesiona w 1804 roku, potem wielokrotnie była odbudowywana po zniszczeniach wojennych. Głównymi bóstwami są mityczny cesarz chiński Shennong, boski rolnik, zwany także płomiennym cesarzem, oraz czarny tygrys, 36 niebiańskich urzędników, a także cesarz Bao Sheng, który panował w latach 979-1036 i zasłynął jako lekarz i uzdrowiciel. Do niego wierni modlą się o zdrowie. Pałac Prezydencki. Narodowa Hala Pamięci Chiang Kai-sheka. Czworokątny biały budynek o wysokości 70 metrów, przykryty ośmiokątnym dwupoziomowym dachem i zwieńczony złotą kopułką. Budynek został wzniesiony w 1980 roku w piątą rocznicę śmierci byłego prezydenta. Do wejścia prowadzi 89 stopni, które reprezentują wiek Chiang Kai-sheka. W głównej hali znajduje się odlany z brązu pomnik prezydenta, przed którym co godzinę odbywa się uroczysta zmiana warty honorowej, będąca kilkuminutowym pokazem musztry i żonglerki karabinami. W dolnej części budynku znajduje się muzeum poświęcone życiu Chiang Kai-sheka. Jesteśmy w najwyższym budynku Taipei, gdzie na dolnych kondygnacjach znajdują się galerie handlowe. Jedziemy do portowego miasta Keelung, by zwiedzić buddyjską świątynię Dafo,
położonym na wzgórzu parku Chungcheng, uśmiechnięty Budda. Arhaci, osoby doskonałe, które osiągnęły stan bliski nirwany, ale nie dorównujący Buddzie. Panorama Keelung, miasta liczącego około 400 tysięcy mieszkańców. Jest tu ważny port handlowy, jeden z największych portów kontenerowych na świecie. Posąg Guanyin, bogini miłosierdzia, ma 22,5 metra wysokości. Tak wygląda w środku, można bowiem do niego wejść i z góry oglądać panoramę Keelung. Czterej niebiańscy strażnicy. Wjeżdżamy do rybackiego miasteczka Banli, na krańcach którego jest park geologiczny z ciekawymi formacjami skalnymi. Skała przypominająca wielbłąda. Głowa królowej. Geopark Jeliu znajduje się na półwyspie o długości 1700 metrów i szerokości nieprzekraczającej 300 metrów. W uformowaniu skał osadowych z okresu miocenu główną rolę odegrało wietrzenie w połączeniu ze zróżnicowaną odpornością skał budujących podstawy i wierzchołki skalnych ostańców. Pomnik rybaka, który usiłował ratować studenta zmytego przez falę do morza. Niestety obaj utonęli. Pantofelek wróżki. Niżej skalna perła. Skalne grzyby. Głowa lwa. Imbirowe skały. Skała zwana morskim ptakiem. Plastry miodu. Jufen to urokliwa górska wioska położona nad morzem. W przeszłości w okolicy wydobywano złoto. Obecnie Jufen jest atrakcją turystyczną. Przyjeżdża tu na weekend wiele osób z pobliskiego Tajpej, a japońskie biura podróży traktują Jufen jako obowiązkowy punkt programu.
nazwa Jufen oznacza 9 porcji. W dawnych czasach w tej górskiej wiosce mieszkało 9 rodzin. Gdy mieszkańcy wybierali się na targ do najbliższego miasteczka, zawsze kupowali wszystkiego po 9 porcji. Z czasem tak zaczęto nazywać tę wioskę. Wracamy na nocleg do Tajpej, ale przedtem oglądamy najwyższy budynek na Tajwanie, zwany Tajpej 101. Ma on 509 metrów wysokości, 101 kondygnacji nadziemnych oraz 5 podziemnych. Do stycznia 2010 roku był to najwyższy budynek na świecie. Mauzoleum Sun Yat-sena, pierwszego prezydenta Republiki Chińskiej. Puli to miasteczko w górach w centrum Tajwanu. Najpierw odwiedzamy wytwórnię papieru czerpanego. Można tu własnoręcznie spróbować uformować mały arkusz papieru. Kolejny punkt programu to papierowa świątynia. Budowla była pierwotnie tymczasowym kościołem katolickim w Kobe w Japonii po trzęsieniu ziemi w 1995 roku. W 2006 roku budowla była już za mała, została zdemontowana i przekazana Tajwanowi jako symbol przyjaznych stosunków Japonii z Tajwanem. Budowlę wspiera 58 papierowych tub 5-metrowej wysokości. Całość jest pokryta wodoodpornym papierem wyprodukowanym w Puli. Świątynia Wenwu nad Jeziorem Słońca i Księżyca. Świątynia została przeniesiona w to miejsce w 1938 roku, gdy Japończycy spiętrzyli tamą wody jeziora, co groziło jej zatopieniem. Tajwańczycy rozbudowali ją w 1969 roku. Rolę strażników pełni para chińskich lwów. Świątynia składa się z trzech pawilonów. Jeden jest poświęcony Guanggong, bogowi wojny, i boskiemu wojownikowi Yuefei, drugi bogowi literatury.
trzeci pawilon jest poświęcony Konfucjuszowi, gdzie umieszczono jego posąg wykonany z brązu. Z kolei w tej świątyni czczone są szczątki mnicha Huanzanga, zwanego świętym mnichem. W XIV wieku został on wysłany przez cesarza do Indii po pisma buddyjskie. Wrócił po 10 latach, przywożąc 650 manuskryptów. Przez to włożył ogromny wkład w rozwój buddyzmu w Chinach. Miasto Puli liczy około 84 tysięcy mieszkańców. W 1999 roku ucierpiało w wyniku trzęsienia ziemi o sile 7,3 stopnia w skali Richtera. Śmierć poniosło wówczas 2000 osób. Z przystani na krańcu miasta udajemy się w krótki rejs po jeziorze San Mun. Nad jeziorem wznosi się pagoda Cien o wysokości 46 metrów, zbudowana przez Chiang Kai-sheka dla uczczenia jego matki. Jezioro Słońca i Księżyca jest położone na wysokości 748 metrów nad poziom morza. Ma powierzchnię 8 km kwadratowych i jest największym zbiornikiem wodnym na Tajwanie. Jego głębokość sięga 27 metrów. Brzegi jeziora zamieszkuje rdzenne plemię aborygeńskie Tao. W jeziorze nie wolno pływać, ale raz w roku odbywa się wyścig na dystansie 3 km i uczestniczą w nim tysiące pływaków. W mieście Taichung jest tak zwana tęczowa wioska. Została założona na przełomie lat 40. i 50. dla żołnierzy z armii Chiang Kai-sheka. Z biegiem czasu wioska zaczęła się wyludniać, a domostwa powoli przekształcały się w slumsy. Władze miasta zamierzały domy wyburzyć. Jeden z weteranów wojennych, Huang Kyung-fu, to właśnie on, dziś prawie 90-letni mężczyzna, nie chcąc opuszczać swojego domu, kilka lat temu pomalował go. Potem zaczął malować inne opuszczone już domy. Studenci rozpowszechnili zdjęcia z jego oryginalnymi malowidłami w internecie. Bardzo szybko wzbudziły one ogromne zainteresowanie. Teraz tęczowa wioska jest główną atrakcją turystyczną Taichung. W parku przemysłowym w Lukang na terenie fabryki szkła wzniesiono szklaną świątynię poświęconą bogini Mazu. Jest to popularna chińska bogini morza. Według legendy Mazu była córką rybaka, która potrafiła opuszczać swe ciało we śnie. Podczas jednego ze sztormów uratowała ojca i braci, ale ostatniemu nie zdążyła pomóc i żeby naprawić swój błąd, pomaga rybakom. Niedaleko świątyni jest duża galeria handlowa ze szkłem artystycznym. Na
na koniec odwiedzamy świątynię taoistyczną. Taoizm to jeden z głównych kierunków klasycznej filozofii chińskiej. Z kolei taoizm religijny to połączenie filozofii taoistycznej z wierzeniami ludowymi i magicznymi. To stąd wywodzi się jedność zasad yin i yang, których wzajemne dopełnianie się stanowi podstawę harmonii świata. Z taoizmem religijnym związane są też medycyna chińska, wewnętrzne style walki, alchemia, poszukiwanie sposobów na długowieczność, czy poszukiwanie naturalnej równowagi energetycznej w otoczeniu człowieka, czyli feng shui. Nieobce są taoizmowi amulety, talizmany i egzorcyzmy. Do świątyni zbliża się grupa wyznawców taoizmu, by odprawić swoje religijne obrzędy. I tą egzotyczną dla nas sceną kończymy pobyt na Tajwanie.